Powązki wojskowe grup podpułkownika Romana Kryże. Mówiło się o nim, sądzi Kryże będą krzyże, albo że krzyżuje ludzi. Na grobie Romana Kryże nie ma krzyża. Roman Kryże niestety znów leży na powązkach wojskowych. Dlaczego znów? Co to właściwie znaczy? Otóż raz już po swojej śmierci znalazł się na tym wyjątkowym polskim cmentarzu. Został tu pochowany. To była warszawska łączka. Oczywiście nie w bezimiennym dole śmierci, tylko na górze nad szczątkami również zamordowanych przez siebie ludzi, zamordowanych żołnierzy niepodległościowego polskiego podziemia. I w momencie, kiedy ekshumowaliśmy z łączki naszych bohaterów, trzeba było wcześniej przenieść groby znajdujące się na górze. My jako Fundacja Łączka mieliśmy nadzieję, wyrażaliśmy też publicznie taką prośbę, takie żądanie, żeby Roman Kryże już zdjęty z góry, ekshumowany, nie powrócił na powązki wojskowe. Stało się jednak zupełnie inaczej, znaleziono dla niego inne miejsce, a on nie powinien leżeć w ogóle na tym wyjątkowym cmentarzu, na nekropolii chwały polskiego oręża, bo nie był polskim żołnierzem, był mordercą sądowym. Roman Kryże to jest sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego. W jednym z poprzednich odcinków mówiliśmy o innych mordercach sądowych. Jeden z nich spoczywa też tu na Powązkach, czyli pułkownik Kazimierz Drohomirecki. Jeszcze był pułkownik Leo Lew Hochberg. Roman Kryże jako ten trzeci, czy właściwie może pierwszy, trudno tutaj o stopniowanie, trudno o hierarchię. Wszyscy byli równoważni, wszyscy zatwierdzali wyroki wydane w sądach niższej instancji. I tak oto Roman Kryże między innymi zatwierdził wyrok na bohaterskiego ochotnika do Auschwitz, rotmistrza Witolda Pileckiego. Zasiadał również w wielu innych składach sędziowskich, które na podstawie dokumentów sądów pierwszej instancji na ogół potwierdzały wyroki wydane w sądach niżej, w sądach wojskowych na ogół. Straszna postać, człowiek, który nie miał żadnych skrupułów, nigdy oczywiście nie poniósł żadnej odpowiedzialności karnej. Zmarł zresztą jeszcze w czasach PRL-u, to jest rok 1983, kiedy nie mówiło się o ściganiu zbrodni komunistycznych. Jeszcze jedno takie określenie związane z pułkownikiem Romanem Kryże. Mówiło się również, że ma swój prywatny cmentarzyk na Służewie. Dlaczego na Służewie? Otóż Służew to jest pierwsze wielkie miejsce grzebalne, pierwsze pole grzebalne Rakowiecki, czyli Katowni Bezpieki na warszawskim Mokotowie. Tam bowiem komuniści w latach 1945-48 do wiosny przewozili zamordowanych strzałem w tył głowy na ogół na Służew. Stąd właśnie Roman Kryże, który wyrokował w tych sprawach i posyłał ludzi do piachu, tam również ma swoje ofiary. Szacuje się, że na Służewie nawet 2000 osób może wciąż spoczywać pod ziemią. Komuniści na górze zrobili cmentarz, to jest cmentarz przy ulicy Wałbrzyskiej, właśnie na warszawskim Służewie. To miejsce czeka na ekshumację tych setek pomordowanych również przez Romana Kryże. No i w końcu od wiosny 1948 roku zamordowanych na Rakowieckiej nie chowano, tylko zrzucano do bezimiennych dołów na Łączkę i tam później właśnie w 1983 roku na swoich ofiarach, kat na ofierze, znalazł się Roman Kryże. Symbolicznie mówiliśmy, że Roman Kryże spoczął nad rotmistrzem Witoldem Pileckim, chociaż oczywiście nie było to precyzyjne, bo nikt nie wiedział, gdzie dokładnie znajdują się szczątki rotmistrza Pileckiego. Do dziś nie wiemy, gdzie one są, czy zostały wydobyte, a jeśli zostały wydobyte, dlaczego nie zostały zidentyfikowane, czy taki był stopień zniszczenia. 83 rok to jest moment, kiedy wcześniej, parę miesięcy wcześniej na Łączkę wjeżdża ciężki sprzęt. Wojciech Jaruzelski tym musi zarządzać, ponieważ jest to kwatera wojskowa i tam
rozkopywane są te bezimienne doły śmierci nie po to, żeby ludzi podjąć ich szczątki, żeby ich godnie pochować, tylko żeby zniszczyć materiał kostny. To jest wielka operacja dobijania naszych żołnierzy wyklętych, wyklinania ich całkowicie. W tej grupie prawdopodobnie znalazł się rotmistrz Witold Pilecki, ofiara pułkownika Romana Kryże. Jego szczątki zostały na tyle zniszczone, że dzisiaj nie można odtworzyć materiału DNA, nie można ich zidentyfikować. Roman Kryże, morderca sądowy Powązki wojskowe, na których nigdy nie powinien się znaleźć.